milionów złotych przekazał Sejmik Województwa Podkarpackiego na informatyzację szpitala w Dębicy. O fundusze na ten cel wnioskował radny Stefan Bieszczad, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury. Odpowiedzi na wniosek, który złożył pan dyrektor Wojtys, jeśli chodzi o dofinansowanie przedsięwzięć, głównie o informatyzację i doposażenie, udało się w wyniku mojej interwencji zwiększyć środki na fundusz do tego celu. I tak zapadła decyzja o zwiększeniu wydatków na służbę zdrowia podkarpacką, z czego szpital dębicki dostanie 5 milionów złotych właśnie na te zadania. Z tego bardzo się cieszę i wierzę mocno, iż to w sposób wyraźny pomoże w zarządzaniu i tym samym leczeniu ludzi powiatu dębickiego w naszym szpitalu. Są to pieniądze na nową sieć serwery, na zakup komputerów, ale także na wpięcie do sieci aparatu do badań rentgenowskich. To są pieniądze, które mają być wykorzystane do szeroko rozumianej informatyzacji szpitala. Oczywiście, że my mamy zinformatyzowany szpital, natomiast z czasem te instalacje wymagają odnowienia, nie wspominając o tym, że co kilka lat potrzebne są nowe, dużo większe serwery, macierze, komputery wymieniamy też regularnie i w związku z tym to generuje duże koszty, ale w tym programie ustawiamy się na taki jeszcze jeden element, który nazywa się ucyfrowienie rentgena. Radny Stefan Bieszczad docenia pracę dębickiego szpitala. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to środki finansowe, jakiejkolwiek wysokości by one nie były, zawsze zostaną, myślę, mądrze i dobrze spożytkowane. Mam na myśli nasz szpital dębicki, który od już paru miesięcy szczególny jest przydatny w naszym regionie, w naszym województwie, gdzie zmaga się w sposób szczególny, jak już powiedziałem, z ludźmi chorymi na COVID. Jak zaznacza dyrektor Przemysław Wojtys, dzięki nowemu sprzętowi za pozyskaną dotację uda się zaoszczędzić pieniądze, bo nie trzeba będzie kupować klisz i chemikaliów.